Dzień dobry. Nie wiem, czy znacie Basię. Basia ma 5 lat, charakterek i chodzi do przedszkola, chociaż nie zawsze do niego chodziła. O Basi możecie przeczytać w książkach, na przykład tej. Basia, wielka księga przedszkola. Posłuchajcie, jak to było, kiedy Basia zaczęła chodzić do przedszkola. Kiedy Basia była całkiem mała, chciała robić to samo, co jej brat Janek. Raczkowała za nim wszędzie i próbowała go naśladować. A kiedy była trochę starsza, nie mogła się doczekać pójścia do przedszkola, tak jak on. Jak dorosnę, będę przedszkolaską, mówiła. W końcu nadszedł ten czas. Basia szła obok mamy i Janka, wymachiwała nowiutkim workiem i śpiewała. Idę do przedszkola, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. A wiesz o tym, że będziesz w maluchach, a nie w starszakach, jak ja? Upewnił się Janek. Co z tego? Jestem dużym maluchem, oświadczyła Basia. W przedszkolu dostała własną szafkę ze znaczkiem wesołego pieska. Pogłaskała znaczek i przywitała się z nim. Cześć, piesku. Powiesiła na haczyku kurtkę i odwróciła się do mamy. Papa, powiedziała, możesz już sobie iść. Chyba jednak zaczekam chwilkę, żeby sprawdzić, czy wszystko u ciebie w porządku, zaproponowała mama, gdy doszły pod salę grupy słoneczka. Przecież jestem już duża, przypomniała jej Basia. Pomachała mamie i weszła do sali. Pani przywitała się z Basią i posadziła ją w kręgu obok innych dzieci. Będę turlać do was piłeczkę, powiedziała. Ten, kto ją złapie, niech się przedstawi i powie coś o sobie. Ja mam na imię Marta i będę się z wami bawić i uczyć was podczas pobytu w przedszkolu. Basia patrzyła uważnie na piłeczkę. Czekała, aż doturla się do niej. Kiedy w końcu to się stało, powiedziała, że lubi żelki i chce mieć psa. Potem pchnęła piłeczkę w stronę niedużego chłopca, który siedział naprzeciwko niej z pochyloną głową. Piłka zatrzymała się tuż przy nim, ale chłopiec jej nie podniósł. Nie musisz nic mówić, powiedziała pani. Czasem trzeba chwilki, żeby się ośmielić. Chłopiec uniósł głowę i Basia zobaczyła, że w oczach ma łzy. Chcę do mamy. Rozpłakał się rozpaczliwie. Kilkoro innych dzieci też zaczęło płakać. Wtedy Basia poczuła nagle, że wcale nie jest duża. Wręcz przeciwnie, była całkiem malutka. Wstała z kręgu i ruszyła w stronę drzwi. Dokąd idziesz, Basiu? Nie możesz sama wyjść z sali, zawołała za nią pani Marta. Basia nie słuchała, nie zamierzała dłużej zostawać w przedszkolu, po prostu zmieniła zdanie. Wróci do mamy i zamiast przedszkolaczką będzie zwyczajną domową Basią. Pani dogoniła ją w szatni. Nie możesz wyjść sama z przedszkola, powiedziała. Basia spojrzała na nią. Pani Marta uśmiechała się ciepło. Co ostatni? Jeszcze chwilkę. Zobaczymy, jak będzie, zaproponowała. Jestem za mała na przedszkole, oznajmiła Basia. Przyjdę tu, jak dorosnę. O, ja myślę, że jesteś taka w sam raz, powiedziała pani i wyciągnęła do niej rękę. W sam raz na co? Spytała Basia. W sam raz na zabawę klockami, granie na instrumentach, słuchanie bajek, jedzenie kluseczek. Jakich kluseczek? Basia spojrzała na panią Martę z zainteresowaniem. No, takich z tartą bułką i śmietaną będą dziś na obiad, wyjaśniła pani. W takim razie zostaje, oświadczyła Basia. Nie zamierzała dopuścić do tego, żeby ktoś zjadł jej kluseczki. Wzięła panią za rękę i wróciła z nią do sali. Płaczące dzieci uspokajały się w kąciku zabaw z miło wyglądającą panią, która śpiewała im piosenki. Basia podeszła do nich. Dziś na obiad będą kluseczki, powiedziała. Miała nadzieję, że to poprawi sytuację. Kluseczki okazały się przepyszne. Płaczący chłopiec miał na imię Wojtek, a po obiedzie pani Marta czytała dzieciom książkę o trzech świnkach, Basi ulubioną. W trakcie czytania do sali zajrzała mama. Jestem zajęta, przyjdź później, powiedziała Basia. Nie chciała opuścić zakończenia. Gdy wracali do domu, mama spytała. No i jak było w przedszkolu? Superowo! Powiedziała Basia, jutro znowu tam pójdę. I rzeczywiście poszła, nie tylko następnego dnia, ale też przez cały przedszkolny rok, a potem przez następny i kolejny. W
końcu była teraz przedszkolaczką. Miała przedszkolne koleżanki i kolegów, mogła przeżywać z nimi przygody. Jakie? Przedszkolne, rzecz jasna. Jak chcecie o nich poczytać, możecie sięgnąć po książki o Basi, ale o Basi możecie też pooglądać filmy. Filmowe Basia jest już dostępna online. Zapraszam do oglądania.